The day I was born was the day the world collapsed. Those that survived had to make new lives underground. Up above, there was nothing but ash, cold, and death. People thought it would last forever, but without us up there, life returned. I was 6 years old the first time I saw the sun. Mom and Dad were heartbroken by what they saw. The world they'd known gone forever. But not me. I'd never seen anything so perfect. We weren't the only ones who'd survived, and slowly but surely, our little community grew. It wasn't always easy, but for a time, there was peace and prosperity. A new home, a new life, a new normal. But like all things in this world, it was too good to last. The highwaymen came from the east, led by a pair of sisters, twins. Said they'd heard about our little paradise. Said they wanted it for themselves. We never stood a chance. They took everything from us, our food, our homes, our people. We needed a miracle. And that's when we heard the name Thomas Rush. He and his captain had been up and down the West Coast helping folks like us rebuild. And they were on a train headed right through Hope County. Mom sent me to find them, convince them to help us take our home back. They were our last hope, our salvation. But it all went horribly wrong. Captain, you're alive! Jesus! They're heading this way! Get up, Captain! Come on, get up! What's the fucking highwaymen? They're gonna kill us! Get up, Captain, get up! Jesus, Barnes, keep screaming like that, you're gonna bring them all down on us. Rush, you're alive! Help me! No, we have no time, we gotta go! Barnes, we are not leaving the captain behind. They're coming fast. We need to stick together. Understood? Cap, your time to shine. We need to get armed, we need to get our people, and we need you to find a way out of here. I know, yeah, easier said than done. One step at a time, Barnes. You lead, we'll follow. Oh my God. I thought I was dead. We need to find the armory wagon. Gear up. Save as many people as we can. Witam serdecznie w nowej naszej grze. Far Cry Nowy Świt, tak można to przetłumaczyć. Czyli klimaty post-apo. No, ale zobaczymy, co to będzie. Może za chwilę będziemy dalej rozmawiać, tylko... Tu jest taki wstęp, może przejdźmy go, żebyśmy gdzieś się w końcu znaleźli na drodze. Nie wiem, tędy wyjdziemy. Whoever you are on that train, listen up. This is
I really think we should get out of here. Stay calm. We gotta keep going. There's gotta be more. Yes. Come in here like they own the place. Coś mnie zablokowało. No i co? No i popatrzcie się, i wywaliło mnie z gry. No i to jest nie za bardzo. Wyślę raport o błędzie. I nam nic nie wyszło. Co to za nagranie? No próbujemy, zobaczymy, jeżeli się wbijemy, niech tylko to pójdzie. To jeszcze raz spróbujemy. No, troszeczkę nieelegancko. Nie chciałbym od nowa zaczynać. Jeżeli będzie od nowa, no to od nowa to będę nagrywał. Co to może być za dużo? Chyba od nowa będziemy robić to wszystko. Chyba się nie zapisało. Nie, ja skontynuuj to dobrze. Ale to się niedobrze zapowiada. Jeżeli na samym początku po 7 minutach nas wywala. No i gram od początku, to jest bzdura. Captain, you're alive! Jesus! They're heading this way! Get up, Captain! Come on, get up! What's the fucking highwaymen? They're gonna kill us! Get up, Captain, get up! Jesus, Barnes, keep screaming like that, you're gonna bring them all down on us. Rush, you're alive! Help me! No, we have no time, we gotta go! Barnes, we are not leaving the cabin behind. They're coming fast. We need to stick together. Understood? Cap. Your time to shine. We need to get armed. We need to get our people. And we need you to find a way out of here. I know, yeah. Easier said than done. One step at a time, Barnes. You lead, we'll follow. Jak nas wywali jeszcze raz, to będzie niedobrze. Oh my god. I thought I was dead. Find the armory wagon. You're up. Take as many people as you can. This way, Barnes. Yeah. We should cut our losses and run. We'll be fine. There's more to be saved. Whoever you are on that train, listen up. This is highwayman territory. Everything you have is ours now. You hear my sister coming for you. My god. There's a sandstorm coming. We're in big trouble if we get caught in that. We need to keep moving. This is what I see you mean! Captain, you're alive. No i coś już, już zaczyna się mieszać w momencie, jak podnoszę coś. Nie wiem, może ustawienie mam za wysokie.
No ale bez przesady. Storm's whipping up. I knew coming to Hope County was a bad idea. Stay close, Barnes. Fuck with Cap. You'll be alright. Hang in there. We're not done yet. Let's keep moving. We gotta save these people. The sooner we find everyone, the better. My God. The highwaymen are everywhere. I really think we should get out of here. Stay calm. Gotta keep going. There's gotta be more. Zaczyna się dokładnie tak jak piątka i trójka, jakieś ucieczki w klimatach. No na razie... Everybody. Santa delivered a whole damn train full of presents. What do we have here? Rabbits. Ooh. We gotta ask you rabbits a question. The fuck you think was gonna happen? Riding in on a giant hunk of iron, just clouds of black smoke. You think we wouldn't notice? What do you want, Barnes? We wanna know. If your problem solvers are problem makers. What? Our pops always told us that people either solve problems or make problems. The world's got too many fucking problems. And we're looking for people to help solve problems. Our problems. If you're a problem solver, we got you covered. Food, clothes, guns. Anything you need. Even health insurance. But if you make problems, well, Pops taught us what to do with problem makers. Problem makers need to be solved. Mm-hmm. Old man solved a shit ton of problems in his day. Yeah. Hell yeah. So, rabbits. Are you all problem solvers or problem makers? We solve problems. We've been solving problems all over this country. Barnes. We can give you fresh water, build shelters. We can get you anything you need. Barnes, shut up! You can build all that? Well, I'm not me, but Rush here.
you are gonna be our number one problem solver. Go fuck yourself. Huh. Okay. You done? So, let's try this again. You gonna help solve problems for us, Mr. Rush? Okay. Save yourself! You from the train. You're captain of security, right? I'm Carmina. Oh my god, I saw you hit the water and I was able to pull you out before you drowned, but near as I can tell, I think we're the only ones who got away. Come on. Okay. We have to be careful. The twins, they took off with Rush, but a lot of the highwaymen, they stuck around. Okay, we have to get back to Hope County. My mom, she'll know what to do. Come on. Mister. No i dobra, teraz możemy się jeszcze raz przywitać i powiedzieć jedną rzeczą, że po tym bardzo długim intro, a nawet podwójnie zrobionym, bo nas wyrzuciło, jak żeście widzieli, nie będę tego ucinał, nie będę robił, chcę pokazać, że gra nie jest stabilna. Przepraszam. To, żeśmy w końcu doszli do tego, że możemy coś decydować w grze. Gra ma bardzo mieszane recenzje. Zobaczymy, jak to będzie. Sami się przekonamy. Będziemy grać. Będziemy grać dwutorowo w dwie produkcje post-apo, bo jedną będzie Far Cry Nowy Świt. Będę tak mówił po polsku, nie po angielsku. Nie jestem angielskojęzyczny. A tak to należy ten tytuł przetłumaczyć. A drugą gierkę, którą wystartujemy, będzie Metro Exodus. Miałem tego nie nagrywać, ale z uwagi na to, jeszcze raz to powtórzę, że mają w niej być wszystkie techniki RTX-a, to chcę wypróbować swoją kartę, jak to będzie wyglądało i mieć swój własny pogląd na nie, tak jak jakieś benchmarki. Więc jest jedną rzeczą, będziemy w to też grali naprzemiennie. No i dobra, teraz pierwszą rzeczą dotrzyj do tego Hope Country. Mamy jakąś mapę? Nie mamy. Mapa, dziennik. Misje. Posterunki, okej. To nie jest mapa. To też nie mapa. To może będzie coś później się nam pokaże. Może musimy gdzieś dotrzeć. Teren mi nic nie mówi, chociaż piątkę grałem, a ponad to jest mapa piątki. Ale spróbujmy gdzieś dojść. Coś tutaj nam się świeci. I coś. Dobra, na razie zbieramy wszystko, jak leci. Byłoby dobrze, żebyśmy sobie coś znaleźli. Amunicja jest, a mamy broń? Nie mamy żadnej broni. Wypadła nam po drodze. No dobra, dziewczyno, prowadź, bo to ty masz prowadzić, a nie ja. Mamy dotrzeć do czegoś, jak tak. Nie mamy kompasu. Nie mamy nic. Nie mamy mapy. Nie mamy gdzieś dotrzeć. No to jest dobre. Moment.
Momencik, gdzieś tutaj było, że wspinaj się, a ja wpadłem, tak? Aha. Co nie ma. Zbierajmy na razie wszystko, bo może coś się okazać, że potem będzie nam potrzebne do leczenia czy czegoś innego. Nie znam w ogóle gry, nie widziałem. Wiem, że ci, co kupili wczesny dostęp, jakąś lepszą wersję, bo tak to teraz jest zrobione, mają o 3 dni szybszy dostęp, bo widziałem, że już były transmisje z tej gry. Fuck. There's a tunnel up there that leads to Hope County. The highwaymen are blocking our way in. Aha, we're gonna czyli... need some firepower. Let's keep moving. Mhm. Fajnie, tylko nie jesteśmy asasynem, żeby się wspinać po tych skałkach, więc zapewne musimy przejść tędy. Spróbujmy. Boczkiem. Może. No, jest to. Jakiś snajper. Byłoby jednak lepiej tamtą stroną chyba przechodzić. No ale dobra, może się uda. Dopiero się uczymy tej gry. Musimy zobaczyć, o co to kurze chodzi. Not dying. Not yet. I passed through that old mine when I left to get help. There's a workbench inside. You can use it to build a weapon. Rush was supposed to be the final piece so that we could finally fight back. But now we're worse off than we were before. Dobra, idźmy już przy samym brzegu. I'm sorry about your people. I promise I'll figure out a way to make this right. Oj, to jakby było. Co to jest? Zmutowane zwierzęta. No, nie wiemy, które są które. Jedne mogą być bardziej agresywne, drugie bardziej przyjacielskie. Teraz nie wiemy. Dobra, możemy się chyba już wyprostować. Ale zaś wyprostować. There's that workbench I told you about. Rush said you were resourceful, so let's build something. Zrobić jakąś samoróbkę. A żeby ją zrobić, to musimy sobie zbierać najpierw materiały wszystkie. Żeby było z czego zrobić tą samoróbkę. Zaraz zrobimy tą słynną broń na te tarcze do strzelania, bo takich tarczy żeśmy znaleźli. Słynną, bo to było takie wszędzie pokazywane, że takie różne bronie są. Stwórz jeszcze nie, jeszcze pojedźmy na górę. Zobaczmy. Tam jest jakaś skrzynia. Tamtędy się dostaniemy prawdopodobnie, a spróbujemy przeskoczyć. Też dajemy radę. Do wyrzutni.
Nie mogę wziąć amunicję. Jak co mamy? No dobra, to chodźmy, coś poróbmy. Coś tu jest jeszcze, jakaś skrzynka. Apteczka, okej. Okay. Muszę tylko trzeba będzie przeczytać, jak się je stosuje. Otwórz. You can use benches like this to build makeshift weapons. Nice going. That'll be enough to craft a weapon for sure. Ciche działanie, stwórz. No dobra, to tylko to mogliśmy zrobić. Holy shit, is that some kind of... I nic więcej nie ma. That's amazing. Man, those highwaymen are in for it now. Now we're ready to attack the bridge. Zaraz pójdziemy dalej, tylko jeszcze mnie interesuje tamta amunicja. By się przydało ją wziąć. Nie mogę wziąć. No to dziwne. Dobra. Jeszcze tu mamy jakiś tunel. Mamy tam do góry dotrzeć. Musimy przez nich przejść. No i dobra. Się troszkę musimy ściszyć. I próbujmy. Co to nam tutaj gierka oferuje? Jestem też bardzo ciekawy. No to powiem szczerze, że dopiero można tak o czymś powiedzieć gdzieś po 2-3 godzinach grania, nie wcześniej. Na razie gramy 28 minut, z czego prawie 20-18 to było intro i teraz zbieranie. Jeszcze w ogóle... nic nie zrobili. Oj się zagoniłem. Chyba by było lepiej, aby być bliżej. Jeszcze tego. Muszę być pewny tego strzału. Imagine pining for the dead world for 17 whole years. Delusional. Co, obydwie? Jednym strzałem? Niszczym jestem. Fajnie, masz broń, a ja nie mam. Dobra, idziemy dalej. Będziemy czujni, bo tu różne niebezpieczeństwa nas mogą spotkać, a jeszcze nie wiemy. Dotrzyj. Tam. No i tam mamy ekipę. A jakbyśmy to zrobili na takiej zasadzie... użyć drogi. Właśnie. Może być...
Gdzieś tu nas coś widzi. Tutaj. Stan jest tak daleko. Kurde, snajper. Nie załatwię. Nie ma szans. Trzeba coś broni od nich wziąć, bo tak to nie będzie w ogóle żadnej. Jakąś broń inną. O co ty za mną biegasz, dziewczyna? No, duszy jest ta broń. Nie podniosę. No, jeszcze możemy pogadać. Gdzie? Za dużo nie mam. Nie jest tak źle. Muszę tylko dobijać ich szybciej. Sniper zdjęty, najważniejsze. Dobra. Oni tutaj jeszcze z tej strony strzelają. Gdzież to leży znowu, kurde. Byłoby mi lepiej samemu tu przechodzić, no tylko... No przez przesłanie. Ojejku, z boku mnie zaszło. No właśnie do tego mówię, że co to jest za jakiś... Trouble over there! Now you're fighting! Or you're getting killed!
No moment, moment, jakie rzeczy. Najpierw wszystkich przeszukać trzeba. A gdzie jest moja druga broń? Nie mogę tamtej wziąć? Taką fajną broń miałem. Dobra. Tu był snajper. Powinien mieć snajperkę. I zniknął. Dobra, chyba oni wszyscy zniknęli. Dotrzyj. There it is. Home. I hope Mom is okay. To stara zasada w Far Cry'u. Najpierw nas rzucają na bardzo głęboką wodę z niczym i musisz sobie poradzić, a potem pomału dopiero sobie wszystko budujesz. I teraz to podobny schemat się powtarza. Oh, Carmina! Oh, thank God! I was so worried. Mom. Kids, go back inside. I'll be right there. What's wrong? There is a whole train full of people to help us. But the highwaymen, the twins, they took Rush. Everyone else was killed. Oh my God. It was terrible. I'm so sorry. I'm so sorry. I never should have gone out there, Mom. Oh, honey. What are we gonna do now? I don't know. I don't know. I mean, no one's coming to help us. We're on our own. It's just us. Shh. Let's get you both inside. You can tell me the whole story. Thank you for bringing her home. No i jesteśmy w pierwszej części. Tak mówię, gra ma bardzo mieszane recenzje. Piszą, że to nie jest pełnoprawna gra, tylko dodatek do Far Cry'a 5. All right, guys. Ale zobaczymy. You know how to handle a gun. You know your way around this valley better than anybody. So? So? Sitting around moping isn't doing any good. Look, Rush was supposed to help us build someplace safe. Now, it's up to us. There are brave people here, scattered around. We just have to find them. Bring everyone together. Show them we can stand up to the highwaymen. Mom, it's not gonna be easy. I know. But it's our only choice. Whatever else happens, I'm glad Carmina made it back. Hello. I'd like to talk about something. The more people we bring... So, this is it. Home. Gotta make do. Mom's right. The two of us can work together to build this place back up. So much food for thought. It's like anytime you need a hand, give me a call. I'll come fight by your side, Cap. You don't mind if I call you Cap, right? Captain of Security just sounds, well, a little formal. Listen, you have been put through the ringer. If you want to freshen up with a change of clothes before we get started, there's some stuff over there. You should probably talk to Mom.
She'll give you the rundown on what we can do for Prosperity. Okay. Working my ass off here, but it feels worth. A teraz sobie możemy ułożyć, jak będziemy wyglądać. No nie, czarny nie. Dobra, to może być. Nie, nie, biały to już było. Ostateczna. Dobra, ile ciuchów mamy. Jest wybór, ale może zaczniemy od tego. Nie, nie to, nie to mi. To chodziło mi, czy... W tych bucikach może być, dobra. Nie widać mnie, może być. Oto. Aha, jeszcze wąsiki, brody, takie inne rzeczy. Użyjemy jakiś tam bez zarostu. Potwierdziliśmy. Mamy wejść tam do góry po coś? Hey, mister. Okej. Jak wiecie, moją zasadą jest nie czytać. Uważam, że moi widzowie to nie idioci i potrafią czytać. Nie. My name is Kim. I guess you could say I run things around here. I know you've already been through a lot, Captain. But the truth is, we need all the help we can get. And at the moment, you're it. We thought your people on that train were gonna give us an edge. We were all gonna work together to grow things, make things. We were gonna fight back against the twins, but all of that is gone now. So, it's up to us. Got a lot of work to do. Let me show you how things work around here. This is Prosperity. If we're gonna have a fighting chance against the highwaymen, the first thing we've got to do is get this place up and running. We have several facilities to make Prosperity thrive. These are the places where you can craft weapons and vehicles. Cultivate plants for health, many other things. Okay, to już wiemy. Never have many friends. This is Hope County. In order to get the most out of our facilities, we need ethanol to upgrade them. Your map shows the highwaymen outposts, where they store the ethanol they stole from us. Secure these locations to get what we need. And here's where you can find specialists. People with the expertise to really give us a fighting chance against the twins. Bring them home, and they'll make Prosperity and you stronger. But without Thomas Rush, none of this is gonna work. He's built up settlements before, and without his knowledge, we won't be able to take Prosperity to the next level. Lately, the twins are sending a lot of prisoners to the coal mine. I'd start looking there. So, that's it. We rescue Rush, find people who can run the facilities, and bring them enough ethanol to maximize what we can craft. If you can help us, we'll do everything we can to help you. So, I got used to talking myself out loud. Uh-huh. Hope you're feeling okay after that wreck. Okay. Hey there. What you've done is gonna make a big difference. Prosperity is growing. Dobra. Najpierw rozejrzyjmy się po tym wszystkim, co tu jest. Okej, okay, już wiemy coś o bliźniaczkach. Wiemy, jak się nazywają przynajmniej.
got our work cut out for us. Wyjdźmy tam na stronę. Co możemy zrobić? Garaż. You're the captain from the train, huh? I heard about what happened. Sorry about your people, captain. At least you ended up in the best place Hope County has to offer. Trust me, I've seen the rest. Me? I'm Roger, Prosperity's personal pilot. Seriously, anytime you need a lift back to Prosperity, you can count on me. It's the least I can do for you, my friend. And if you want a little extra, I can see to that too. I used to rip off highwaymen strongholds all over the country. Scored some really cool stuff. But ever since those Carlis the twins showed up, excuse my language, it's impossible to gather enough ethanol to fly outside of Hope County. Hey, I tell you what, if you can find me the fuel I need, we'll go rip off highwaymen together. It won't be easy, but trust me, it's worth the risk. Get me that ethanol, and you'll see what I'm talking about. Okay, wiemy, kto to jest. Obóz treningowy, garaż. Jakaś misja, broń mnie by interesowała, ogród leczniczy, wybuchy, punkt medyczny. Tutaj musimy to rozbudowywać wszystko. Stuwarkus. Okej. Mam wszystko pozamykane na razie. Musimy je odblokować. Dobra, to co my mamy tak? Wrzutnia rakiet. Po co mi? Lekki karabin maszynowy. To już jest dobra rzecz. Potrzebne materiały. Dużo materiałów mi jeszcze do niego potrzeba. W użyciu, tylko... Też taki karabin maszynowy by się przydał. Pistolet maszynowy, przepraszam. No dobra, to wiemy o tym, że na razie nic sobie nie stworzymy. Amunicja pełna. Dobra, to sobie później w czasie przerwy popatrzę. Słuchajcie, bo nie ma sensu, żeby... Musimy coś tutaj zrobić. Taśmy. No, widzę, że nawet tu znajdujemy. Tu mamy helikopter. Musimy to sobie wszystko jakoś obejść. O. Może coś tutaj stworzymy. Jak pochodzimy, nagle się okaże, że będziemy mogli wyjść z jakąś bronią. Chociażby. Znaczy w poprzedniej części, jak w piątce grałem, to jeżeli na kogoś najechałem i udało mi się go obrabować, to zdobywałem dobrą broń. I ta broń już mi zostawała na stałe. Nie wiem, jak wygląda to tutaj. Na razie biegnijmy tą całą lokację, czyli naszą Prosperity, tak? Hope County. You're lucky to be alive after that crash. Zaraz pójdziemy do garażu, bo o, to jest bardzo ważne, bo to było potrzebne, żeby broń stworzyć. I może coś się uda. Co jest jeszcze? You're the one with the nine lives, huh?
Dobra, tu wszystko byliśmy. Teraz idźmy tutaj do tego. O. Radiostacja. Jakieś ogrody. Ulepszenie. To Robert, apteczka, ok. To są jakieś wybuchy, punkt. Kartografy, o. Czyli co będziemy odkrywać chyba? Będziemy mogli... Za mało materiału. Znaczy, że jest prawie wszystko, tylko za mało materiałów. Dobra, tu mamy jeszcze jakiegoś gościa. A ten garaż jeszcze miałem zobaczyć. To w garażu. Właśnie, ten pojazd dostałem. Ale jak widać, muszę sobie gdzieś pójść, żeby to sobie kupić. Dobra, idziemy jeszcze tą broń, zobaczymy, czy da się zrobić. I będziemy... Za mało wszystkiego. Czyli trochę zebrałem, ale jeszcze to nie jest to. Dobra. No moment. Jeszcze raz. Mam przecież tą dostępną. Aha, musiałbym zamienić. Nie, to jednak wolę tą strzelbę. Mimo wszystko, chociaż to jest cichsze. Dobra. Chodźmy jeszcze do tego gościa. Takim znaczkiem były w Far Cry 5 byli oznaczani ludzie, którzy mieli skrytki. I'm optimist. Heard Wade Fowler plan to start up a new Fang Center at the old church down the way. Rumor has it he met a tragic end, but there might be supplies you could recover. No to sejfy, to wszystko to tak jak w piątce. O, i to jest ta skrytka, po prostu pokazuje nam. No mamy w końcu mapę. No nie jest taka duża, bym powiedział, w stosunku do tego, chyba że coś się mylę, do piątki, bo to tak jakby z piątki było tylko fragment. Nie, to jeszcze za wcześnie, żebym tam doszedł. To mamy coś. Komu bije dzwon? Z fotografii? Z jakich fotografii? O co chodzi? Nic nie będę teraz tu szukał. W tamtym kierunku. 700 metrów. Wychodzimy. No mamy czym jeździć, ale ja myślę, że na początek my sobie zrobimy tak zwaną swobodną eksplorację, żebyśmy mogli poznać w ogóle ten teren. No nie, kobieto, ty byś ze mną biegać cały czas? Przez... Powiem brzydko, nie lubię mieć towarzystwa. To też był fragment, że mi pomogła. No to jest jakieś nowe zwierzątka. Trzeba się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Nawet skunksy tu są bardzo silne. Tak jak zresztą w piątce były dosyć silnawe.
Myślę, że może coś tu znajdziemy. No właśnie, trzeba szukać tych skrytek, bo inaczej broni sobie nie polepszę. Skrytki skrytkami. Ale przydałby mi się jakiś karabin. Najpierw zwykły, potem snajperka i będzie dobrze. Tam coś jest, ktoś chodzi, ale... No, chyba znaczek, żebyśmy się nie zbliżyli, bo jest to poza moim zasięgiem. Nie wiem jak mikrofon, staram się z daleka mówić, ale mam taki lekki pogłos. Więc zobaczę, czy to jest wszystko dobrze poustawione, jak już skończymy ten odcinek. A skończymy go niedługo, bo już prawie do... Dochodzimy do czasu, który zawsze przeznaczamy na taką rozgrywkę. Jakieś strzały. Ktoś tam zginął. No, obejdźmy bokiem, bo my nie jesteśmy jeszcze aż tak uzbrojeni, żeby zaczynać. Jakiś dzik, też nie wiadomo, dzik jest dziki. Cholera wie. Chciałbym dojść do tej skrytki, powiem szczerze. I... przy tej skrytce zaczynamy kolejną odsłonę. No trochę się pocimy, powiem szczerze. Znaczek nawet nam pokazuje, że mamy jakąś wodę. Nie, idziemy pod skrytkę. Stary kościół. I nawet w nim bije dzwon. Słuchajcie. Nie będziemy zaczynać nowej przygody. Nie wiem, co to jest w ogóle. Zróbmy sobie tak. Tu gdzieś sobie... Ale się strasznie ukryłem. Na widelcu jestem. O! Tu się schowajmy gdzieś. Takim z widokiem na tą skrytkę, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. O! Ktoś tam się kręci, czyli musimy sobie... A! Idź za mną. Idź do. A! Czyli mogę tutaj też wydawać komendy. No to fajna sprawa. Słuchajcie, mija nam czas, który zawsze przeznaczamy na odcinek. Ten był taki pierwszy wprowadzający. O, zawsze kończymy i zaczynamy mapą i myślę, że tak będziemy dalej to kontynuować tę tradycję. Dziękuję bardzo. Zaraz zapraszam na drugą część, bo chciałbym nagrać drugą, a potem muszę trochę zawiesić, bo muszę ściągnąć to metro. No, a nie chciałbym, żeby mi blokowało jedno z drugim, bo jak gram, a coś ściąga mi, to i ściąga mi, gierkę ściągam całą mocą mojego łącza, to nieraz mam takie wahania i gdzieś, nie wiem, zapisuję w chmurze po prostu dane tego wszystkiego i coś się może zawieszać, dlatego wolę, jak to mówią, dmuchać na zimne i zrobić to tak jak potrzeba, a chciałbym to metro ściągnąć dzisiaj i jeszcze dzisiaj też rozegnać z dwa odcinki metra i wrzucić. Także dużo nowych rzeczy będzie fajnych. Na razie gierka nie jest zła. Nie mogę jeszcze nic takiego określić. Parę mechanizmów mi się tu podoba, resztę zobaczymy dalej. To na razie dziękuję i zapraszam za chwilę na kolejny odcinek.